Cześć. Dziś pokażę Wam dwa mopy z WLEDy. Parowe Steam Plus i Steam Plus XXL. Jeden jest prostokątny, jeden jest trójkątny. Powiem Wam, jakie są różnice pomiędzy prostokątem a trójkątem. Pokażę Wam, co się znajduje w zestawie. Opowiem pokrótce, jak działa taki mop, który jest za moimi plecami już złożony. Powiem Wam kilka ciekawostek, które mogą Wam się przydać przed zakupem takiego mopa. Opowiem Wam kilka rzeczy, które właśnie mogą wpłynąć na to, czy kupicie takiego mopa, czy też powiecie, nie jest mi to potrzebne, lub odłożycie to na później. Dobrze, sam mop jest w nowej szacie graficznej, czyli jest cały czarny z taką aluminiową wstawką. Dosyć fajne ma to, że jest bardzo długi kabel. Ten długi kabel możemy zwijać tutaj na dwa takie zaczepy, żeby ten kabel po prostu, jak mamy małe mieszkanko albo po prostu dajemy gdzieś, żeby stał ten mop, no to zwijamy i jest porządek. Dobrze, zaczynajmy. Co się zmieniło pomiędzy starą wersją a nową? No to kolorystyka, było tu czerwone, teraz jest ładny czern. Zmieniło się też włącznik. Kiedyś włącznik był tutaj z tyłu. Teraz mamy to przeniesione wszystko na przedni panel. Mamy on, off, minimum, mint, średni i maksymalny. Mop parowy jest gotowy w 15 sekund do pracy po oczywiście włączeniu. Tutaj mamy miejsce, gdzie wlewamy wodę. Wodę destylowaną, to jest dosyć istotne. Destylowana ze względu na to, że jeżeli mieszkamy tam, gdzie nasze wodociągi mają bardzo dużo kamienia, to ten mop, te dysze mopa szybko się zapchają, no i taki mop albo pojedzie na reklamację, a jeżeli już nie jest na gwarancji, no to będziecie musieli rozbierać. I tutaj są te dysze, trzeba je przeczyszczać. Dlatego proponowałbym Wam, lejcie wodę destylowaną, nie ma dużej różnicy. Mop kosztuje gdzieś tam 300 parę złotych płaski, trójkątny to jest gdzieś tam kwota od 299 do gdzieś tam 300 paru. No ale wodę destylowaną większość ludzi i tak leje do żelazka, więc do takiego mopa też można lać, bo to w sumie działa na podobnej zasadzie co żelazko. Dobra. Żadnych płynów, żadnych uzdatniaczy takich typu Sidolux, to nie wolno tu lać ze względu na te dysze, to się będzie zapychać. Jeżeli coś nalejemy, to jest dosyć słodkie, lepiące, zapcha się i mop znowu jest niezdatny do użytku. Dobrze, pokażę Wam, jak to działa. Włączamy. Lampka się już świeci. Mop przygotowuje się do pracy. Muszę zobaczyć w ogóle, czy mam wodę, ale mam. Dobra, zaczyna pracować. Widzicie? Para już leci, jest na minimum. Damy na średnie. Damy na maksa. Dobra. Weźmiemy nakładeczkę. Mamy na minimum, przejedziemy. Fajną rzeczą jest to, że możemy go poskładać w taki sposób, odkładamy i stoi sam samoczynnie, nie musimy go trzymać. Dobra, wracając do tych odznaczeń, minimum, średnio i maksimum, no to zależy też od podłogi, jaką macie.
Najlepiej, w instrukcji jest też to opisane, że najlepiej gdzieś z boku, jeżeli nie jesteście pewni, czy w danym miejscu może być robione takim mopem parowym, najlepiej w niewidocznym miejscu przejechać dwa razy, zobaczyć, czy coś dzieje się z daną podłogą. Jeżeli nie, no to możecie robić na dalszej części podłogi. Jeżeli coś się dzieje, no to niestety nie możecie robić to tym mopem. To jest fajne, że mamy tu podział. Do tego zestawu dostajemy też taki plastik, który zakładamy, no i wtedy możemy czyścić sobie dywany, chodniczki, takiego typu rzeczy. W zestawie znajdziemy dwie nakładki, dwie białe nakładki plus plasticzek. Do tego dostajemy pojemnik z miarką do wody, którą lejemy do mopa. To jest dosyć fajne, no bo dostajemy już wszystko gotowe, nie musimy gdzieś tam szukać, żeby nalać. Tu jest dzióbek, więc nalewamy ładnie, nie rozlewa nam się. Dobra, zaczynamy porównania pomiędzy trójkątem a prostokątem. Trójkąt to jest wszystko to samo ogólnie. Cały mob jest ten sam, tylko różni się nakładką. Tutaj mam ze starego mopa, starej szaty w sumie, mopa trójkątnego. Przykładamy. No to gdzieś jest różnica 20, może nawet nie 10 centymetrów. No trójkątny mop dojedzie większość za krzywień do rogów, dojedziemy, domyjemy. Tak wygląda nakładka. Tak samo robimy, nakładamy, bo tu są rzepy. Nakładamy i jedziemy i myjemy. Też dostajemy plasticzek, który umożliwia nam mycie dywanów, chodników. Dwie nakładki białe, które są w tym zestawie. Podobno mop usuwa 99% zanieczyszczeń. Nie jestem w stanie tego sprawdzić, no ponieważ nie umiem tego zweryfikować, czy usunął tyle bakterii. Nie jestem w stanie, lecz są na to certyfikaty, które potwierdzają skuteczność tego mopa parowego. Więc myślę, że no tak jest, jeżeli ktoś to laboratoryjnie tam sprawdzał i wydał jakiś certyfikat, no to musi tak być, no nie możemy się kłócić z czymś, czego nie jesteśmy w stanie zweryfikować. Musielibyśmy to oddać na badania, no ale to niestety nie jest chyba warte tak dużej uwagi. Dobrze. Mop parowy gdzieś jest tam 1,5 metra, może nawet nie 1,20 m, coś takiego. Jest to fajne rozwiązanie do domu, ale według mojej opinii, jaką posiadam na ten temat, nie zastąpi nam to zwykłego mopa. Nie jesteśmy w stanie tym mopem przemyć podłogi, jeżeli na przykład nam się coś wyleje, szybko posprzątać. No, nie zastąpi nam to tego codziennego mopa, którego używamy. No niestety wydaje mi się, że jesteśmy po prostu zmuszeni posiadać dwa mopy. Jest to moje zdanie. Może ktoś w komentarzu powie mi, że używa jednego mopa parowego, nie używa w ogóle mopa, który służy do przemywania szybko podłogi. Może używa tak. No nie jesteśmy, ja nie jestem przynajmniej w stanie używać mopa parowego wyłącznie do podłóg codziennie, no bo wiecie, tu się wyleje, tu coś się stanie, trzeba szybko przemyć, no to bierze się tego najprostszego mopa, przemywa się, no i mamy posprzątane, a taki mop to służy raz w tygodniu gdzieś do przemycia, gdzie chcemy usunąć wszystkie takie zabrudzenia, które są. Jeżeli mamy dzieci, no to też może nam to służyć do przemycia, żeby zabić te wszystkie bakterie, żeby dziecko, jeżeli jest małe, nie pchało wszystkich bakterii do buzi. No jest to fajne rozwiązanie.
gdzieś tam, gdzie ktoś ma dzieci, psy. Chyba, że ktoś no, sprząta raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie, tak super, na czysto, no to wtedy tak. Niestety u mnie no, nie sprawdza się taki mop, ze względu na to, że wolę wziąć szybko szmatkę, tam też używam akurat mopa z Wiledy, w ringa, szybko przetrzę, pyk, pyk i mam posprzątane. Takim mopem no, to jest więcej zabawy, tak jak z odkurzaczem. Gdzieś ten kabel trzeba ciągnąć za sobą, tutaj odpiąć, przepiąć, iść dalej. No niestety u mnie się to nie sprawdza. Ja takiego mopa posiadałem. Używałem go parę razy, ale no niestety u mnie się nie sprawdził. Później go używałem do przemywania ścian przed malowaniem. Zanim zacząłem gruntować, to przemyłem sobie wszystkie ściany parą. Ładnie, żeby to wszystko zeszło, ten brud, to wszystko, co było na ścianach, ten tłuszcz w kuchni, gdzieś po prostu takim mopem przejechałem wszystkie ściany, sufity ładnie domyte. No i później zacząłem gruntować. Jest to fajne rozwiązanie. Dużo osób, dużo, bardzo dużo osób mówiło mi: Mateusz, wiesz, kurczę, kupiłem tego mopa, jestem zadowolony. Naprawdę używam go tam 2-3 razy w miesiącu, myję na czysto i jest super. No niestety u mnie się to nie sprawdziło, no ale każdy jest inny. Więc uważam, że jeżeli myślicie nad takim zakupem, no to przemyślcie sobie, czy będziecie go naprawdę używać. Bo żeby to nie był taki kolejny mebel, który będzie stać. Dlatego wam też powiem, pokażę tą różnicę. No, mamy tą nakładkę. Różnica jest no niewielka dosyć. Ale znowu tutaj w trójkącie no, domywa nam się większość rzeczy. Na no, w prostokącie no, nie dojedziemy do każdego rogu. Do każdego zakamarka, no chyba że mamy proste, tak jak u mnie tutaj jest dosyć dużo prostych powierzchni, no to wtedy domyjemy ładnie, szybko nam to idzie, no i wtedy jest sens wziąć prostokąta, który jest zdecydowanie droższy niż trójkąt. Tutaj jeszcze co wam mogę powiedzieć, no to fajna kuleczka, która tu jest i w trójkącie, i w prostokącie, bo ona steruje nam tak jak odkurzacz ma, jest bardzo fajnie sterowne. Tu mamy tą miarkę, fajny design, no ale to wam powiem, no musicie przemyśleć dokładnie, czy wam jest to potrzebne. Jeżeli tak, to kupujcie, zostawię tam wam kilka linków polecających sprzedawców. Będą tam też moje oferty, które załączę. U nas te mopy, jeżeli zamówicie u nas, no to 48 godzin, jeżeli coś się dzieje, macie odpowiedź reklamacyjną. Najczęściej to jest wymiana na nowy mop wolny od wad. No i co jeszcze wam mogę powiedzieć? Zachęcam was do przemyślenia tej kwestii. Nie będę was zachęcać do zakupu, bo to by już było nieprofesjonalne. Jeżeli chcecie zobaczyć zwykłe mopy, no to na moim kanale jest kilka filmów opowiadających o mopie płaskim, obrotowym, lecz zwykłym. Na wodę, wiaderko myjemy. No i ogólnie polecam wam dać łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał, jeżeli będziecie chcieli więcej takich no, nieprofesjonalnych oczywiście porad i porównań, no to zostawcie komentarz, co następne i czym cię się